Wideorejestrator jest bardzo pomocny w sytuacji, gdy mamy wypadek, gdy mamy zdarzenie drogowe, jakiekolwiek, nawet zwykłe zarysowanie czy też zajechanie komuś drogi, niezwykle nam pomoże przy ustaleniu winnego. Wtedy nie musimy nikomu tłumaczyć, jaka była sytuacja, wystarczy odtworzyć nagranie i jeśli to nagranie jest odpowiedniej jakości, to na pewno stróż prawa nie będzie miał wątpliwości, kto jest winny danej sytuacji. Jestem osobą, która nienawidzi gadżetów, nienawidzi tandety w samochodach i staram się, żeby wszystkie rzeczy, części, które montuję w swoim samochodzie, ale też w samochodach ludzi, były dobrej jakości. Kupując tani wideorejestrator, niestety musimy mieć na uwadze, że choćby elementy mocujące do szyby, do kratki czy też do deski muszą być wykonane z bardzo dobrych materiałów. Pamiętajmy, że jest to urządzenie dodatkowe, które podczas zdarzenia może się przemieścić. Kolejna rzecz to nienawidzę różnych gadżetów, które świecą, migają, są w kolorze srebrnym, złotym, ponieważ to rozprasza uwagę. Wideorejestrator musi być porządny. To musi być urządzenie, które ma gwarancję producenta, które ma dokładne opisy technicznych właściwości. Takie urządzenia naprawdę kupujmy markowe. Nie dajmy się oszukać, że za kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych kupimy urządzenie, które będzie trwałe. Nie ma takiej możliwości. Trzeba pamiętać, że większość wideorejestratorów ma taką funkcję, że możemy sobie podejrzeć. I o ile na tym miniaturowym ekranie ten film wydaje się być czysty, wydaje się być ostry, to choćby już wrzucenie go na komputer czy też telewizor sprawia, że widzimy jakiś dramat w obrazie. 2,5K to jest coś, co rejestrują dobre urządzenia. To z kolei nam pozwala odtworzyć na nieco większym ekranie ten film w dobrej jakości. Najtańsze oferują rozdzielczość na poziomie 720p i tego nie będziemy w stanie oglądać. Szczerze mówiąc, obejrzałem dwa modele, 751 i 752. Te dwa topowe modele Mio oferują rozdzielczość 2,5K przy 30 klatkach. Co to oznacza dla Was? To, że jeżeli zmienimy ten obraz na Full HD, to zyskujemy 60 klatek, czyli więcej detali, które po pierwsze mogą być potrzebne przy ustaleniu sprawcy, ale również dla nas, jeżeli chcemy pokazać komuś fajny szczegół, który nam się przytrafił podczas naszej podróży. Widzę dużą różnicę pomiędzy urządzeniami, które potrafią w sposób niemalże filmowy rejestrować obraz. I to jest bardzo ważne, szczególnie podczas wideorejestracji. Cała zawartość takiego urządzenia to jest technologia, która musi kosztować. I tak jak nie zrobicie fajnego zdjęcia tanim aparatem, tak samo nie zrobicie dobrego filmu tanim wideorejestratorem.